Hej, cześć, Konrad, Akademia Rozwoju Sportowego New To School, witam Was. Dzisiaj jesteśmy w derby na takiej gali organizowanej przez lokalną organizację. Mamy dzisiaj kilka walk bokserskich i chyba dwie kingbokserskie, bądź K1. Dwóch naszych kolegów z House of Fighters z Nottingham od Kamila Pinkowskiego brało udział. Jeden Paweł niestety przegrał, podobno nie zasłużenie, natomiast właśnie Samuel wygrał w dobrym, fajnym stylu, ze złamaną nogą toczył batalię od drugiej rundy. No i co, tak to wygląda, zobaczcie cały materiał, jak tutaj to wszystko wyglądało, w jaki sposób chłopaki się bawili, jak ludzie się bawili. No i tyle, pozdrawiam serdecznie. Tak, jest ze mną Samuel, tuż po pierwszej walce. Siemanko, cześć, jak wrażenia? No może być, nie jest najgorzej. Walka, mogłoby być lepiej. Walka wygrana, tak? Trzy rundy dobrze przeboksowane, przekopane. Co się stało w pierwszej rundzie, to kolano? No właśnie źle uderzyłem, kopnąłem raczej to. I z pierwszej rundy już później nie miałem planu, nie? Bardziej walczyłem z kontuzją jak z przeciwnikiem, no ale stało się jak stało. Najważniejsze, że starczą, więc co, nie? No i super, bardzo, bardzo ładna walka. Jakie plany na 2020? No, jedziemy dalej. Jedziemy dalej, to jest tak? Przerwa po prawie 10 latach. Od kiedy ożeniłem się z moją żoną, już
9, no prawie 10 lat przerwy było od jakichkolwiek walki i tak dalej, i tak dalej. Ostatni miesiąc zacząłem trenować, to nie był jeszcze trening taki, który powinien być, Kamil zresztą sam wie. No i jedziemy dalej, 2021, nie? Będziemy boksować. Masz zamiar wystąpić na tej gali, której Kamil organizuje, House of Arty? Maju? Super, postaram się już do tego przygotować. Tak, no to ekstra. No to co, jakieś kilka słów dla tych, żeby zmotywować ludzi do boksowania, do trenowania? No ludzie, nie mamy co robić, tylko trenować. Co można robić? Widzicie, ile patologii na ulicy jest, spanie, picie i tak dalej, i tak dalej. Sportowe życie może naprawdę dać dobrą drogę dla ludzi. Sam wiem, mam dużo przyjaciół do tego, w takiej drodze, więc... Tak, to jest dobry, dobra droga na tylko, to, żeby tylko wyjść. Trenować. Droga wyjścia z chaosu, także pamiętajcie, nie ćpać, nie pić, nie imprezować za dokładnie. Dużo, tylko sport dokładnie. I walka, nie? Dziękuję Ci bardzo, dziękuję. Życzę kolejnych sukcesów. Pozdrawiam. Do zobaczenia. Ze mną Kamil, House of Fighters, Nottingham, siemano Kamil. Siemano. Cześć. Jak tam po dzisiejszej gali? No dobrze. Jak występy chłopaków? Pół na pół. Jedna przegrana, jedna wygrana. Uważam, że ta przegrana była niezasłużona, no ale okej, okay. 1-1. No to super, fajnie. Co się stało w drugiej walce chłopakowi z nogą? No doznał jakiejś kontuzji, nie wiem, zobaczymy. Mocne kopnięcie, tak? Tak, tak. Był w ochraniaczach, więc noga nie jest złamana, ale... Jak wyglądały przygotowania chłopaków? Dużo pajacyków było i biegaliśmy, dużo biegaliśmy. To jest skłonów też, nie? Skłony też, ale takie pół roku. Nie, no dobra, super. Jakie plany na 2020 rok? No kolejne gale ICB na pewno, samym maj 2020 planujemy mecz Polska-Anglia, kickbokserski, odwiedzi nas może Rafcio Jaskiewicz, Mistrzunio, tak. Jest taki plan, bo chcemy te jeby ściągnąć tutaj. Czy mógłbyś właśnie coś powiedzieć więcej o tym meczu? Jakich zawodników szukacie, do kogo szukamy to jest? Zawodników kickbokserskich, typu. To nie będzie K1, będzie stary, dobry kickboxing, od pasa w górę, tak, kickboxing. Mhm. No i super, fajnie. Jakiś taki przewidywany termin wtedy? Maj, te walki? 30-31 maja. W Nottingham, tak? W Nottingham, planujemy. Zobaczymy, jak to wszystko się uda. Super, no to fajnie. O więcej nie chcę mówić, bo zapeszę, a jest dużo, dużo. Tak, nie ma co zapeszać. No to... Europy, WFMC, WKU, na Nowy Rok, chyba jakoś na wiosnę jedziemy z koksem, no. Aha, no to super. Jeszcze takie pytanko. Jak myślisz, jak wygląda teraz gala w Żyrardowie? No, nie wiem. Jak tam? Pewnie potrójny jeb, nie? Potrójny jeb. No to super, bardzo Ci dziękuję za krótki wywiad. Jakieś kilka słów do naszych fanów. Tam chciałbym, żeby na świecie zapanował pokój. Dziękuję bardzo. Dziękuję.